W tym tygodniu mamy takie super plany. Do końca nie wiedzieliśmy cały czas, czy one wypalą, bo tak jak mówiłem w poprzednim tygodniu, że w Wietnamie mamy dość ograniczony czas, więc trzeba było zrezygnować z kilku rzeczy i tak dalej. I tak trochę tutaj przyspieszyć. Ale zdecydowaliśmy się, że jedziemy teraz do świątyni buddyjskiej. W świątyniach buddyjskich jest coś takiego możliwe jak temple stay, że się idzie do świątyni, można iść na kilka dni albo coś takiego i po prostu żyć przez te kilka dni jak mnich, medytować, żyć taką rutyną mnicha jakby. Więcej o tym może opowiem już po tym doświadczeniu, bo no nie wiem dokładnie jeszcze jak to wygląda, coś tam czytałem, no ale nie chcę się wypowiadać, dopóki sam tego nie przeżyję. Więc powinniśmy nam dotrzeć jutro lub pojutrze, bardziej pojutrze, bo autostop tutaj tak jakby, no nie wiem, na razie mieliśmy słabe doświadczenia. W Azji w ogóle jest tak, no nie wiem, ci ludzie bardzo chcą pomóc, często się zatrzymują i coś tam próbują pomóc, ale oni totalnie nie czają idei autostopu. Jak my na przykład mówimy, że chcemy jechać do danego miasta, na przykład do Ho Chi Minh, to oni myślą, że nas muszą zawieźć do Ho Chi Minh. Jakby nie kumają tego, że mogą nas gdzieś wysadzić po drodze. Często gdzieś próbują nas zawieźć na jakiś dworzec autobusowy, albo znaleźć nam hostel, albo coś takiego. No a jakby, no nie o to nam chodzi. I to jest dość uciążliwe, bo naprawdę wiele ludzi chce pomóc, ale często po prostu nie wiedzą za bardzo, o co chodzi. No i taki to jest problem tutaj z autostopem. No i co? I udało nam się dzisiaj dojechać do tego miasteczka ze świątynią. Co prawda autobusem, a nie stopem, no ale cóż, już byliśmy tak wczoraj sfrustrowani, że w życiu by mi się tego stopa nie chciało łapać. No, dojechaliśmy do tego miasteczka, w którym mamy zostać w świątyni, w którym sobie znaleźliśmy świątynię, w której chcemy zostać. Dzisiaj jeszcze zostaniemy w mieście sobie na jedną noc, bo chcemy ogarnąć pranie i takie rzeczy. A jutro poza miasto wyjedziemy właśnie do tej świątyni. No i zobaczymy, jak to wszystko wygląda. W ogóle te autobusy, kurde, to jest taki luksus. Znaczy, my mieliśmy jakieś strasznie taką podstawową wersję i te siedzenia może nie były jakieś mega wygodne, ale obsługa klienta to był jakiś szok. Mieliśmy nie dość, że no tam woda to już jest taki standard, ale mieliśmy jeszcze do tego posiłek w ogóle w cenie. Zatrzymaliśmy się gdzieś na uboczu w jakiejś restauracji, no i tam mieliśmy przygotowany posiłek. Kurde, boję się, że wiatr będzie. Później dojechaliśmy do tego miasta, w którym jesteśmy i mieliśmy transport pod sam hostel z dworca jakby autobusowego. Mieliśmy naprawdę jakąś najtańszą, najbardziej podstawową wersję. Nie jakąś tam VIP czy coś takiego. Więc kurde mega. No niestety... jestem mega zmęczony, bo się mega nie wyspałem, no bo jednak kurde, ci ludzie w Azji są tak hałaśliwi, te różnice kulturowe kurde tak są dość duże i no oni ten hałas, no nie wiem, są po prostu mega hałaśliwi, no o to mi chodzi. No a my tymczasem idziemy coś zjeść, a później na plażę. Kurde, jesteśmy w miasteczku zaraz przy plaży, więc będziemy sobie mogli iść dzisiaj na plażę.
Dobra, zrobiliśmy sobie pranie, odebraliśmy dzisiaj pranie, wypiliśmy z rana kawkę i jesteśmy gotowi na... i możemy jechać do tej świątyni, a musimy wziąć taki autobus pozamiejski jakby, musimy jechać za to miasto, w którym teraz jesteśmy i stamtąd dopiero iść do tej świątyni. Ona leży jakby na takiej górce, na takim wzgórzu, będziemy musieli już tam podejść dzisiaj. No jestem ciekawy, jak to wszystko będzie wyglądać. Teraz w ogóle przyjmą, mam nadzieję. Czytaliśmy w opiniach, że to w tej świątyni jest możliwe. Dlatego też się wybraliśmy. No ale nie wiem. Zobaczymy, okaże się. Okej, udało nam się dojść do pagody i wszyscy są tak przyjaźni, że to jest szok, naprawdę. Przyjęli nas ci mnichowie, najpierw musieliśmy jakieś tam swoje dane przypisać i tak dalej, no i bez problemu nas przyjęli. Temple Stay polega na czymś takim, że można przyjść do... Niektóre świątynie buddyjskie oferują coś takiego, że można do nich sobie przyjść i po prostu no, żyć jak mnich, a z nimi jako taki nowicjusz. Jakby wtedy jesteś najniższy rangą, najniższym stopniem tej świątyni, ale możesz sobie żyć i uczestniczyć w ich wszystkich rutynach i tak dalej. Musisz nawet zaczynać dzień medytacją, później jakimiś tam innymi zajęciami, wolontariatem i tak dalej. No i coś takiego jest możliwe w niektórych świątyniach buddyjskich. No my właśnie taką świątynię znaleźliśmy. Jedną, która oferuje coś takiego, no i sobie do niej poszliśmy na kilka dni. Więc kolejne dni po prostu będę żył jak mnich. Próbuję sobie razem z tym zrobić taki digital detox, więc prawdopodobnie zaraz wyłączę telefon i włączę go dopiero w niedzielę. Więc dokładnie jak to wszystko wygląda, opowiem już po tym pobycie. Bo też nie chcę za bardzo mówić, dopóki tego nie doświadczę. Więc o tym wszystkim, jak to wyglądało i jakie miałem zajęcia i tak dalej, opowiem za kilka dni. A tymczasem ja wyłączam swój telefon i idę w życiach mnich. No i co? I dzisiaj kończę swój pobyt w tym, w świątyni. Jestem właśnie po porannej medytacji. Zaraz idę na śniadanie. A w ogóle, życie w świątyni, takiej buddyjskiej,
toczy się według ściśle określonej rutyny. O godzinie, zawsze się wstaje o godzinie 4:00. Budzi tutaj taki poranny gong i śpiew mnicha. To jest mega klimatyczne w ogóle, niesamowite to jest. O godzinie 4:30 rozpoczyna się poranna medytacja. Trwa ona godzinę. Zaraz po niej śpiewane są sutry. No i tak około właśnie godziny 4:30. Około godziny 6:00 to się kończy. O godzinie 7:00 zaczyna się śniadanie. A jeszcze przed tym niby są lekcje kung fu, ale ja nigdy ich nie doświadczyłem. Dziewczyny raz miały lekcje, bo to jest podział na dziewczyny i chłopaki. Raczej oni nic wspólnie nie robią, nawet nie jedzą. I dziewczyny raz miały kung fu, ale mi się nie udało tego zrobić. Akurat faceci nigdy nie mieli. O godzinie 7:00 jest śniadanie. I co do jedzenia w ogóle, tutaj jest taki sztos. Nie dość, że tego jedzenia jest pełno, to jest ono wegetariańskie, jest przepyszne. Jedzenia naprawdę jest tutaj pod dostatkiem. Na talerz można sobie napakować wszystkiego, czego się chce. Pod jednym warunkiem, wszystko, co się ma na talerzu, trzeba zjeść, gdyż jedną ze złych karm jest marnowanie jedzenia. Więc naprawdę raz siedziałem z takim mnichem i zostawiłem dosłownie takie drobinki ryżu na talerzu. No i on poprosił mnie, żebym to dojadł, bo jedzenia się nie marnuje. Ale no jest tutaj tego jedzenia pod dostatkiem. Są 3 posiłki dziennie. I jest też cały dzień otwarty tam taki jakby barek, do którego sobie można iść. Tam są zawsze jakieś takie słodkie bułki, jakieś napoje, jakaś kawa, jakieś takie przekąski, gdzie no po prostu jak się zgłodnieje, to można sobie iść coś tam przekąsić. Po śniadaniu zaczyna się praca. O godzinie 11:00 jest przerwa na lunch, a później wraca się do pracy. O godzinie 13:00 jest przerwa na drzemkę. A drzemka trwa godzinę. A po drzemce jest czas na taką osobistą medytację już samemu w pokoju. Później wraca się do pracy. O godzinie 17:00 jest przerwa na obiad. I po obiedzie chyba o 19:00 albo o 20:00 jest taki czas na higienę osobistą, na czas na higienę dla siebie. Wtedy można się umyć, wyprać sobie ciuchy i tak dalej. I o godzinie 20:30 zaczyna się wieczorna medytacja, która trwa też godzinę. I około godziny 22:00 idzie się spać. No i tak mniej więcej właśnie tutaj wyglądały te moje dni. Chociaż ja naprawdę mało tutaj pracowałem. Ci mnisi pracują praktycznie cały dzień z tymi małymi przerwami, ale mi zazwyczaj po przerwie na lunch mówili, że dobra, jak chcesz, to sobie iść tam do pokoju odpocząć. No i później już mnie do pracy nie wołali, więc ja tutaj się bardzo nudziłem momentami, bo naprawdę nie miałem co do roboty. Dzisiaj jedziemy już do Ho Chi Minh, skąd będziemy mieli w przyszłym tygodniu wylot na Filipiny, przez Singapur w ogóle, więc mega się jaram. Także przyszłe vlogi będą już z Filipin. A tymczasem ja idę na ostatnie pyszne śniadanko i żegnam się ze świątynią.